Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, co to oglądacie? No. Jesteście tu gdzieś na zdjęciach? Nie! Bardzo klimatycznie tu w środku. No jest, zrobiło się. Te korytarze były dotychczas, można powiedzieć, szare, ale no, na szczęście ludzie obecni w klubie postanowili zmienić to. Cała historia tego klubu tak naprawdę na tej ścianie. No a jest co wyklejać, jest o czym mówić. Ale panowie, jak kibice Ruchu generalnie? Kibice ruchu, tak. Najlepsi w Polsce. Najlepsi w Polsce. No ale mecz na głównym boisku, to chyba też jest dla was jakieś przeżycie. No ja bym grał. To jest bardzo duże przeżycie, no. Naprawdę. Mój nie pierwszy. Mój pierwszy, ale... Oj. A ty co ty robisz? Przyszedłeś pokibicować. Może spróbujemy pobiegać. Grosz tam, ja? On jest. Kolega powiedział, jestem. Ale masa u ciebie też jest, ty. To widzisz wszystko, nie? Najpierw masa, później rzeźba. Wszystko przyjdzie w czasie. Tak jest. Wiecie, zagrać na tej murawie, jak lotali w Limowski, Cieśliki i inni. Właśnie. To jak ktoś czuje ten klimat, to... A szczególnie jak żeś to było środka, to... No. Zazdroszczę mu trochę nawet. Mamy 18 miejsce. Ale jak już jesteś zamienił, to chyba by się nikt nie skamalił. Pierunie, nawet pani Rynia jest dzisiaj. No jak nie mam być? Na meczu rezerw. Nie, na treningu pierwszej drużyny. Mają rozruch, jak? Czyli to nie jest tak, że oni se po meczu bimbają i no, tu jest od razu... No właśnie. Jak ktoś tak myśli, to jest w bardzo wielkim błędzie. I my te błędy, to tutaj wyprowadzamy z tych błędów, nie? A tu trener? Kandydat na trener. No i co? Fajnie zagrać dla Cichy? Fajnie. No kto by powiedział, że orzeł mokry zagrał na głównej płycie w stadionie przeciwnie? Wszystko jest możliwe. No oczywiście, że tak. To jakie plany, jakie cele na to spotkanie? Fajnie byłoby zagrać, na 3 punkty zapunktować, a jak to będzie, no to zobaczymy. No, chłopaki dawno powalczą, nie odpuszczą, a pokaże się za 2 godziny. No właśnie, jak jest Ruch traktowany jako rezerwy? No wiadomo, Ruch sama nazwa, no budzi Masek. Jednak w tej... No siemano! No jest to na pewno Marka. Siema Fosa. No. Jest to... A to Fosa też dzisiaj gro? Nie, cześć, panie. To się już wystraszył. Ty byś mógł jeszcze grać, nie? Siemano. Twojego lapasta. A skąd wy się znacie? Graliśmy tu kiedyś razem. Ja? Ja. Czyli nie ma amatorki, jak to go dają. Nie ma. Zostajemy dzisiaj na meczu, popatrzeć, zobaczymy. Potrzebuję środkowego. Nie chcesz? Brodziu, co nie? A ty co robisz, kulisy z tego meczu? No tak, chłopaki blisko Ruchu, że tak powiem. No. Dużo kibiców jest ponoć, nie? Z Rudy jeden, właśnie. Może niebieskie hebdzie, jak chcesz. Może niebieskie hebdzie, jak chcesz. Aset, pisał na listę strzelców, nie? To ruch musi, my nic nie musimy. To ruch musi nas przeskoczyć, nie my ich. Patrząc tak na mnie, to chyba ciężko będzie przeskoczyć. Ja. A ty jako... Lepiej obejść. Coś ty jest teraz, obrońca napadzie? Ja nie wiem, no. Wolny elektron. I ona tam jest. Dzień dobry, pani tak samotnie siedzi tutaj na trybunie. Z kim pani przyjechała? Komu pani kibicuje dzisiaj? Przyjechałam z narzeczonym. Gra w drużynie Orzeł Mokre. O proszę, jak się nazywa narzeczony? Artur Iwański. O proszę, to jaka pozycja na wojsku? To nawet nie wiem, chyba obrońca. Bo oni tam mówili, że wolne elektrony i w ogóle wszystko tak, taka... Tak, on dopiero od niedawna tam zaczął grać, także jeszcze nie jestem tak... To jak pierwszy raz okazja na Cichy jest być? Tak. Jak to zapraszamy, my tutaj w imieniu Ruchu Chorzów na mecze już Ruchu Chorzów tego pierwszego, głównego. Będą za niego bardzo ciekawe mecze. Na pewno się zjawię, tak. A chłopak narzeczony kibicuje Ruchowi, czy...? Tak, właśnie tak. No to... To niech się pani czuje zaproszona już podwójnie. Dobrze. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Marcin Otoczka, iście z meczów pierwszej drużyny. Dlaczego tak? Bo to jest bardzo ważny mecz, chwilka, musimy się tu przywitać. No gramy o awans, tak? Chcemy awansować do okręgówki, więc dzisiaj to jest bardzo ważny mecz. Można ścicie, Orzeł jest liderem, ale Orzeł też jest naszym przyjacielem, więc... Orzeł naszym przyjacielem jest. Dokładnie. Właściciele, gdzieś osoby zarządzające Orłem Mokre, to nasi dobrzy współpracownicy z tego miejsca. Bardzo serdecznie ich pozdrawiamy. Więc chcieliśmy po prostu, żeby ten mecz miał odpowiednią otoczkę.
No i tak się stało. Wielkie podziękowania dla Marka, że udało mu się załatwić to główne boisko. No, dziękujemy! Dla pani dyrektor Aliny przede wszystkim. Właśnie, pozdrawiamy panią Alinę. Łaskawym okiem tutaj spojrzała na możliwość też dla chłopaków z pierwszej drużyny, żeby no, w takich warunkach, powiedzmy nie na sztucznym boisku, gdzie łatwiej złapać kontuzję, tylko na takim, no, na naszej najlepszej... Legendarny. No właśnie, ja to wspominałem też, Marcin, ty byłeś w podobnej roli kiedyś, jak tutaj zawodnicy, pewnie Romo Kreskor, są kibicami Ruchu. Mm-hmm. Miałeś nieprzyjemność, Marcinie, strzelać Ruchowi bramkę, rezerwą Ruchu. Dwie. Bo bramkarzowi Wojciech Skaba wtedy, tak? Tak, no pamiętam, tego nie zapomnę do końca życia. No było, no to dla kogoś, kto jest kibicem Ruchu i może tu przyjechać, zagrać na głównej płycie, no to jest spełnienie marzeń. Wiadomo, że no, nie ma kibiców, ale przynajmniej przez chwilę poczuć to, co czują zawodnicy, którzy tu wybiegają co tydzień, co dwa tygodnie, no to jest bajka. Także mam nadzieję, że chłopaki tutaj z Orła też to docenią. No nie życzę im zwycięstwa dzisiaj, ale życzę tego, żeby zapamiętali ten mecz do końca życia, bo to naprawdę jest coś fantastycznego. No, to jest świątynia, po prostu tego się nie zapomina. A ty któryś występ już w rezerwach? Ogrywasz się tak tutaj? Nie, pierwszy dopiero. A, pierwszy. To co tak skłoniło? Cześć. Że akurat dzisiaj? Nie mam pojęcia, ale dostałem info, że mecz w rezerwach, a mecz jak mecz, nie? Był prestiżowy mecz to jest, z Orłem Mokre, tam są nasi przyjaciele. Oczywiście, że tak. No, dlatego trzeba wyjść i zagrać, nie? Także broń tak, żeby kibice nie strzelili, nie? Postaram się. Tutaj obserwujemy. Orzeł Mokre. Orzeł Mokre. Jakiś tak. Jaki piłkarz konkretnie? Opowiadaj, bo on Papeć. A skąd to znaczy? Czemu akurat jemu tak kibicujecie wyjątkowo? No bo... Najdłużej gra, no tak. Czyli legenda klubu Orzeł Mokre, tak? Tak, tak. Czekamy aż przedstawiciel dzielnic wejdzie. No. Ja. Tak, przedstawiciel dzielnic. Janoszka, na razie na ławce się. Na ławce tam jest. Przedstawiciel dzielnic. Czekamy na niego. Ja? Papeć, właśnie tam też godują, że Papeć. Najdłużej grający zawodnik, ja? Jest na ławie. Czyli jest na ławie. Legenda klubu. Jest legenda. Ale wlezie na pewno. Ja? I zrobi, zmieni oblicze tego szpilu, ja? Myślimy, że bramka strzeli. A wy co z Mikołowa? Mokrego. Ze Śmiałowic. Ale Mokre się do Mikołowa nie przyznaje, czy jak? Nie, no całe życie razem. Nie? Całe życie razem. Zawsze razem. Zawsze ruch. Śmiałowica. Zawsze ruch. Ruch na pierwszym miejscu jest. Niebieskie dzielnice to są. Niebieskie dzielnice. Czyli Mikołów ma się dobrze niebieskie. Jak najbardziej. Prawidłowo. Prawdziwy synek z Ruchu, no. Tak jest. Zresztą nie wypierą nigdy, nawet na boisku. Właśnie, tak jest. Dobrze. To jak odesz, awans będzie? Tam teraz inaczej. Trzeba w to wierzyć, jak wierza. Trzeba mieć wiary pełne serce, nie? Cytując klasyka Pułka. Ma do końca wierzyć. Fifi, pogratulowałeś już kolegom z Poznania? Pogratulowałem, zgadza się. Zasłużone mistrzostwo. To teraz czas na was, za dwa lata, nie? No, zgadza się. Najpierw trzeba pierwszy krok wykonać w tym sezonie. A w szatni Lecha tak masz jeszcze znajomych jakichś tak w tej pierwszej drużynie? Mam, no. Kto tam jest taki z nimi, co grałeś? Mateusz Krzypczak, gdzieś tam Skóra, Marchewa, gdzieś tam z nimi się znam, mam kontakt z nimi, no. No to teraz, żebyśmy na koniec sezonu też mogli pocieszyć się. No zgadza się, no to jest najważniejsze, nie? Żebyśmy tutaj zrobili swoje. Tego życzymy. Się kontuzja chyciła. Kontuzja? Co się stało? Wujkami coś. Pieranie. To pechowo, ale przecież... Pechowy wynik, pechowy mecz i... Wiele to ich jest teraz? Nie wiem, sześć. Sześć już? Ale przynajmniej ruch wygrywał. No ale my lidera stracimy. Trzeba się cieszyć, nie? Jak to jest? Pierwszy awansuje, a drugi baraże. Ja drugi baraże, no. No to życzymy powodzenia, co by niebieskie tereny, niebieskie kluby łożowskie, polskie były za najwyżej. Dzięki, wzajemnie. Dzięki, dziękujemy również. Dzięki i gratulacje. Dzięki. Trenerze, i co? Zadowolony z zespołu, z rezerw? Myślę, że jak najbardziej.
zespół, który dostał dzisiaj wsparcie z pierwszego zespołu, a jakość była widoczna na boisku, na poziomie zwycięstwa. Jak to się skończyło finalnie? Jak to wynik jest w ogóle? 6-0. Co, panie zadowoleni? Tak, bardzo zadowoleni. Wszystkie zwycięstwa. No, z liderem, nie? Bardzo ważne, nie? Tego wszystkiego. No, to więc to macie wsparcie właśnie z pierwszego zespołu? Dużo chłopców tam? Jak to wygląda? Teraz to wygląda tak, że przeważnie schodzą. Na początku było tylko na początku tak dwóch, trzech. Teraz coraz więcej zaczęło schodzić. Dobrze, niech chłopcy odgrywają. Tak, dokładnie. Ale po przyszłym sezonie w wyższej lidze. I z jednej, i z drugiej strony. Dokładnie. Powodzenia. Dziękuję. No i co? 6 do 0. Pewne zwycięstwo. No zrobiliśmy swoje. No zależało nam na wygranej. Tak jak w każdym meczu. Mam nadzieję, każdy zawodnik ruchu, który... Każdy zawodnik nasz, który wkłada koszulkę z... herbem i zerką na piersi. Niezależnie w jakiej lidze. Po prostu zawsze musi grać o zwycięstwo. Dzięki. A i to dzisiaj było widać, no. Jeden raz, dwa, trzy, mało. Trochę przykre, że trafiło na naszych przyjaciół, no ale taki jest skład. Jesteśmy przyjaciółmi przed meczem i po meczu, a na boisku no nie ma przyjaźni, więc każdy gra o swoje. My gramy o to, żeby awansować do Ligi Okręgowej. Mamy na to swój plan, bardzo konkretny i zależy nam na tym, co było widać.